Pamiętasz jeszcze, jak były takie czasy, to nie było tak dawno, kiedy opisywało się jakiś mecz albo występ jakiegoś zawodnika i można było użyć takiej frazy, że dany zawodnik zanotował w tym meczu double-double. No tak, pamiętam to dobrze. Co się z tym stało? Gdzie są double-double? Nie wiem, zniknęły gdzieś w tym natłoku różnych triple-double i wszelakich innych rekordów i statystycznych nowinek, które nam serwują amerykańskie media, co za tym idzie, my przekazujemy dalej, tak myślę, że po prostu teraz jest tyle różnych rekordów, które w każdym meczu ktoś pobije i w ogóle, że takie zwykłe double-double już dawno przestało być sexy. Triple-double już przestaje być sexy. To już tak, no i Co nie? co? No właśnie, właśnie sobie zdałem sprawę ostatnio z tej inflacji. Tak myślę sobie, wow, kiedy ja ostatnio napisałem albo przeczytałem sformułowanie double-double? Co to znaczy zanotować 10 zbiórek tak naprawdę w meczu NBA? No to przestało być wyczynem przy tym, jaki wzrost nastąpił różnych statystycznych występów Ale ponad ja mam miarę. wrażenie, że to w dużej mierze właśnie, zwłaszcza jest dlatego, że jest, wiesz, wyższe tempo gry i więcej rzutów, i więcej niecelnych rzutów. Double-double zawsze składało się też ze zbiórek, a to chyba te zbiórki najbardziej straciły na znaczeniu. Trochę tak, trochę tak. Wiem jedynie, że chyba Nikola Jokic jest liderem ligi w double-double i natknąłem się na to zupełnie przypadkiem właśnie i też tak naprawdę tylko z jakiegoś takiego sentymentu, że tak powiem, zwróciłem na to w ogóle uwagę, ale kto tam w ogóle jeszcze inny jest, kto notuje double-double, to nie, w ogóle jakby gdzieś umyka Pamiętasz? mi. Marcin Gortat, kolejne double-double w barwach, nie wiem, Washington Wizards albo Phoenix Suns. No, nie, no wtedy to brzmiało dumnie, ale już teraz myślę, że wszelkie występy takie jakiegokolwiek polskiego zawodnika byłyby firmowane inaczej niż kolejne double-double. Myślisz? No nie wiem. Jak już kogoś się doczekamy i zanotuje double-double, to chyba przeczytamy o tym. Zależy, kiedy się tego kogoś doczekamy, bo w tym czasie liga już może wyglądać znacznie inaczej. No, że powstanie Superliga. Na przykład i upadnie w ciągu 48 godzin, tak jak się dzieje to teraz. New York Knicks, Brooklyn Nets, jako nie wiem, dwa zespoły z Londynu, jakby analogicznie. Kto tam jest jeszcze taki bogaty? Dwa zespoły z Los Angeles. No. Gdzie Golden są State, jeszcze największe Chicago. rynki? Chicago jest takim dużym rynkiem. No. Mówię, Golden State, Bo w Chicago. NBA, tak odnosząc się do tych futbolowych wydarzeń, w NBA też mamy trochę dwie prędkości, nie? Oj, tak. Wiadomo, że to skala jest zupełnie inna przez to, że jest cały system salary cap i teoretycznie każdy zespół ma tyle samo do wydania, ale niektóre zespoły leżą nad morzem. I to już sprawia, że jest w ogóle wszystko się zmienia. Tak, mają znaczący handicap w stosunku No. do jakichś tam, powiedzmy, Milwaukee czy innych bardzo przyjemnych na pewno do życia miast. Moskito. Ja nie wiem, czy ja bym nie wolał żyć w Milwaukee niż w Los Angeles. Ja też, ale ja po prostu wolę taki klimat, natomiast No, wiem, że jestem w no. zdecydowanej mniejszości. Pewnie tak, ale to się z tobą zgodzę. Właśnie a propos klimatu, bo to też nie jest tajemnica, że my mieszkamy trochę na dwóch krańcach Polski. Jak u ciebie z pogodą ostatnio? Absolutnie fatalnie, także chciałbym jak Tak? najszybciej przestać wspominać o pogodzie, ponieważ O jest ona ja, to przygnębiająca. przepraszam. Ja myślałem, że to jest tak uniwersalnie, że tak ładnie się zrobiło ostatnio. Nie, może wszędzie 18 wokół. stopni dzisiaj było. Ja się chciałem ciebie zapytać, czy już były jakieś koszykarskie wypady na boiskowe uskuteczniane, ale nie było tematu w takim razie. Nie, deszcz i zima. Znaczy, no, może nie aż zima, ale taka mocno przedwiosenna pogoda, takie mocne przedwiośnie. Rozumiem. No dobra, ale to nie jest wasz ulubiony podcast o pogodzie, to jest podcast o koszykówce i dzisiaj chcieliśmy pogadać o przyszłości, bo teraźniejszość, w ogóle taraźniejszość, teraźniejszość. Czy to jest tak, że oba te słowa są poprawne?
Bo ja coraz częściej odkrywam, że dwa słowa są poprawne w języku polskim. Na przykład pośpieszny i pospieszny. Ale teraźniejszość? Nie wiem. Pierwszy raz spotykam się z takim słowem, więc tak? Odnoszę wrażenie, ja właśnie, że. Ja właśnie słyszę często, że ludzie tak mówią. No ale dobra. W każdym razie obecny stan rzeczy. Poprawnie politycznie, tak? No jest taki sobie, wiadomo, jaki jest moment sezonu. Trade deadline był już chwilę temu, playoffy będą za chwilę, zawodnicy siedzą na ławkach rezerwowych, nie grają, każdego coś boli, każdy odpoczywa. Nikomu no i tak generalnie się przyjemnie. Nie chce. No, komu by się chciało tak naprawdę. Oglądając mecz ostatnio, tak sobie pomyślałem, że hymn narodowy to jest taka wyniosła rzecz, nie? Taka odświętna, odznaczająca jakąś wyjątkową sytuację. Tak, teoretycznie. Zawodnicy NBA go słyszą codziennie, dosłownie. No, codziennie stają i słuchają hymnu. Dlatego właśnie powiedziałem teoretycznie, bo jeżeli on jest jakby grany codziennie, no to przestaje być uroczysty, prawda, i wyjątkowy. Więc... No właśnie. Dobra, wróćmy do przyszłości. Mieliśmy dzisiaj pogadać o tym, które zespoły mają najlepsze perspektywy na przyszłość. Tak jest. I nie dogadaliśmy, trochę celowo, metodologii, którą się posłużymy przy rozmawianiu o przyszłości. I tak w ramach zaczepki takiej tematycznej rzucę ci, że na pewno wiesz o tym, jakiś czas temu powstał ranking ESPN-u z 25 najlepszymi zawodnikami poniżej 25 roku życia. Ranking na ten rok, w sensie na ten sezon, czy tam rok. Obecny ranking 25 najlepszych obecnie zawodników poniżej 25 roku życia. Tak, 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 bo on powstaje co sezon z tego, co takie obrazki widuję, no. I 11 pierwszych pozycji generalnie okupują zawodnicy, którzy grają w szeroko pojętych zespołach playoffowych. I to trochę przełamuje takie myślenie, kiedy teoretycznie, wiesz, tak myślisz sobie o zespołach przyszłości, to sięgasz do dna tabeli i tam szukasz zespołów, które nie są teraz dobre, ale mają młodych zawodników i mogą być dobre. Tymczasem jak tak zacząłem się nad tym zastanawiać, to gdybym zadał sobie pytanie, który zespół za 5 lat będzie najlepszy, albo który zespół będzie najlepszy za tam, nie wiem, 8 lat, to nie jest chyba wcale tak, że zespoły, które teraz są na dnie, będą wtedy najlepsze, że to się wszystko będzie tak obracać. Chyba są zespoły, które już teraz są dobre, które będą za kilka lat jeszcze lepsze. No tak, to by było zbyt piękne, gdyby tak szybko następowała zmiana warty i powiedzmy teraz te zespoły z dołu tabeli, czyli tam jakieś Detroit i Cleveland za 5 lat znowu były powiedzmy gdzieś tam na szczycie. Znowu w przypadku Cleveland, a w przypadku Detroit no ta przerwa była troszkę dłuższa. No, niestety to trwa często znacznie dłużej. Patrz Minnesota na przykład, czy inne Sacramento. I jest uzależniony od wielu czynników, ale też to też wynika z tej metodologii, jaką ESPN przyjęło, bo przyjęcie najlepsi zawodnicy przed 25 rokiem życia. No, jeżeli teraz zawodnik wchodzi do ligi mając 19 lat, no to jest w szóstym sezonie. Jeżeli to jest jakiś tam topowy talent, to do szóstego sezonu on zazwyczaj tą drużynę no, sam z siebie wprowadzi do tych playoffów, szczególnie jeśli gra na wschodzie. Tak? Więc zawodnicy mając 25 lat, to często już są zawodnicy naprawdę dobrze ułożeni i to jest moim zdaniem troszkę jakby już za stary wiek, żeby zresztą jak ktoś ma 25 lat, to też go nie postrzegamy jako element przyszłości, tylko jako gościa, który już teraz gra to, co grać powinien, tak? Więc troszkę tutaj moim zdaniem za wysoką średnią wieku wzięto do tego zestawienia. Tym bardziej patrząc na to, jak ci młodzi zawodnicy powiedzmy, nie wiem, w pierwszym, drugim, trzecim sezonie gry, czyli mający 19, 20, 21 lat, jak w ostatnich latach pojawiło się dużo graczy w takim wieku, którzy już mają mocny wpływ na ligę, tak? Co dopiero jak tam za 3-4 lata. To są zawsze trudne rozmowy, kiedy się ma 24 lata.
W ogóle jest kilka nazwisk na tej liście, które jakby wiem, ile ci goście mają lat, ale znaczy wiem. Właśnie nie mam świadomości na co dzień. Było dla mnie trochę szokujące, że oni się łapią na takie listy, że mają mniej niż 25 lat. Ben Simmons ma 24 lata. No, właśnie, masz właśnie. wiarę? On jest strasznie długo w tej lidze. No. Donovan Mitchell ma 24 lata. Właśnie o tym mówię, że jeżeli tak wysoko przyjmujemy jakby tak wysoką średnią wieku, że do 25 roku życia, to już są zawodnicy mocno ułożeni, nie? Ukształtowani już A teraz przez zobacz, doświadczenie. że nie wiem, czy to jest tylko moja percepcja, ale Trae Young jest tylko 2 lata młodszy niż Ben Simmons. No, to niedużo. Ja mam wrażenie... No ja, w mojej głowie on jest jakoś znacznie młodszy od niego. Nie wiem, mam problem z postrzeganiem tego. No dobra, ale myślisz, że powinniśmy przejść od dołu tabeli i zastanowić się, które z tych słabych zespołów mają szansę stać się znacznie lepsze? Czy powinniśmy bardziej podejść do tego od tej strony... Postawmy siebie w miejscu za x lat i kto wtedy będzie na szczycie. Bo pytanie, czy chcemy zająć się bardziej tym, kto zanotuje największy skok jakościowy przez to, jaki już ma młody talent w swoim składzie, bo trudno pod innym względem oceniać, nie wiadomo, co się wydarzy w wolnych agenturach kolejnych. Czy no nie wiem. Znaczy, ja bym się wolał skupić na tym, jak te zespoły... Które zespoły są powiedzmy o, nie wiem, tak krok, dwa kroki od tego, żeby być faktycznie jakby tym mitycznym kontenderem, który walczy o tytuł. Które zespoły, które teraz są jeszcze relatywnie młode, opierają się na tych młodych zawodnikach i za powiedzmy 5 lat mogą być w czołówce i wymienić w tej czołówce Los Angeles Lakers. Czy Los Angeles no dobra, Clippers i dobra, tak dalej, kupuję to. Bo patrząc w ten sposób, no to mówię, z automatu możemy wyrzucić kilka zespołów z dołu tabeli, co do których możemy tutaj spekulować, jak tam się rozwiną i tak dalej, ich talenty, ale no, jestem w stanie położyć naprawdę wiele, że za 5 lat Minnesota dalej będzie na dnie, że za 5 lat Sacramento tak? dalej będzie poza playoffami, nie? Jest kilka takich drużyn, odważnie. Które możemy jakby wykluczyć z automatu, tak mi się wydaje. No dobra, to jaki sobie zakres czasowy ustanawiamy? Bo 5 lat to jest mało i dużo. Nie wiem, no. Nie wiem, czy musimy ustanawiać zakres czasowy taki stricte, że 5 lat. Tylko no, powiedzmy, wyjdźmy tak, wychodząc z założenia, że to niech będzie to minimum 5 lat, tak? I tam dalej, tak? Nie musimy ten. Nie, że to będzie następny, czy jeszcze następny sezon i w ogóle, ale no za te przysłowiowe kilka lat, która drużyna faktycznie patrząc na stan obecny, która drużyna ma największy potencjał, żeby za te kilka lat no, walczyć o tytuł, a nie szykować się do kolejnej przebudowy. No dobra, to może zróbmy tak, że po kolei rzućmy sobie kilka nazw zespołów i podebatujmy na temat tego, czy to słuszny wybór, czy nie. Okej, chcesz zacząć od drużyny, która najbardziej cię ekscytuje w najbliższym pięcioleciu? Nie wiem, czy takiej, która najbardziej mnie ekscytuje. Te perspektywy najbardziej cię ekscytują, bo tak. No właśnie niekoniecznie, bo pierwszy na usta ciśnie mi się zespół, który wcale nie ekscytuje mnie najbardziej, ale który najbardziej mnie zaskoczył, kiedy sobie myślałem, kto może być dobry za kilka lat i kiedy okazało się, że oni chyba mogą być dobrzy, bo... Okay. Czy dobrzy? No, kolejne z tych słów, które może być takie i takie, no ale zapowiadasz to co najmniej tajemniczo i lekko ekscytująco, więc czekam na to, czym mnie tutaj... Słuchaj, czy wydaje ci się, że za 5 lat teraz... Atlanta Hawks będzie zespołem, który będzie w ścisłej czołówce NBA? Atlanta? No bo zobacz. Trae Young, 22 lata. Onyeka Okongwu, 20 lat. Cam Reddish, 21 lat. Kevin Werter, 22 lata. John Collins, 23. DeAndre Hunter, 23. Za te 5-6 lat oni będą w swoim prime. No, no nie można pewnie założyć, że oni wszyscy tam zostaną. No właśnie, na pewno wszystkich nie będzie. Ale nawet jeśli zostawisz sobie czwórkę i obudujesz to przyzwoitymi zawodnikami z wolnej agentury, co
pokazali ostatnio w Atlancie, że są w stanie to zrobić. Ostatnio off-season Atlanty Hawks było naprawdę imponujące i tak. Trochę może mało się o tym mówi, ale oni po tych wzmocnieniach koniec końców grają naprawdę dobry sezon. Tak, to jest prawda, że te ich ostatnie off-season było zaskakujące na duży plus, ze względu na to, że Atlanta to też nie jest drużyna, która pierwsza przychodzi na myśl w kontekście wolnej agentury. I jeżeli w przyszłości będą, w momencie, w którym jakby ten ich obecny trzon zacznie wchodzić w szczyt swoich możliwości, będą czynić tak przemyślane i tak skonstruowane ruchy w wolnej agenturze, jak w tym sezonie, wtedy też nie będą mieli takich pieniędzy, więc trzeba będzie się wykazać większą kreatywnością, ale chodzi mi co do zasady, że ściąganie może nie koniecznie jakiegoś, nie wiem, wielkiego nazwiska i w ogóle, ale czajenie się na jakieś okazje, tak jak w przypadku Bogdanowicza, czajenie się na jakieś okazje i wyciąganie naprawdę solidnych, wartościowych zawodników gdzieś tam z drugiego planu tak naprawdę, bo nie wspominało się o Atlancie w kontekście wolnej agentury, a oni gdzieś tam zawsze z zarobu się wyczaili i ściągnęli tu Rondo, tu Gallinariego, tu Bogdanowicza, więc jeżeli tak będą czynić na rynku, super. Co do tego, czy ja ufam ich trzonowi, kurczę, nie wiem, brakuje mi tutaj jednej bardzo ważnej rzeczy w kontekście ich trzonu, to jest tak zwanej defensywy. I ja wiem, że oni fajnie bronią w tym sezonie. Tak zwanej defensywy. Bardzo podoba mi się to sformułowanie. Ja wiem, że oni bardzo fajnie bronią w tym sezonie, ale jeżeli dwójka twoich liderów, twojej ekipy gra tylko po jednej stronie parkietu, a to można powiedzieć o Youngu i Collinsie, to mamy troszkę problem, czy pozostała trójka będzie w stanie to zrekompensować, jeżeli chcemy walczyć o tytuł mistrzowski. Mhm. No, Okonkwo i Reddish wydają się mieć potencjał defensywny. Tylko tam nie, w kontekście Reddisha też pytaniem pozostaje zdrowie, bo nie, no oczywiście. On w pierwszym sezonie zagrał 50... Przy każdym zespole będziemy mogli zaznaczyć coś takiego, nie? Co? Przy każdym zespole będziemy mogli zaznaczyć trochę coś takiego w mniejszym lub większym stopniu. Nie, no tak, jasne. Natomiast jakby podnoszę tylko, że gdzieś tam przy nim musimy mieć taką gwiazdkę, że nie wiadomo jak z tym jego zdrowiem, że w sensie mamy powody ku temu, żeby mieć wątpliwości co do tego, czy pozostanie zdrowy. Ale nawet zakładając, że będzie zdrowy, że będzie się rozwijał fajnie, to jest spoko. Może rekompensować te ich defensywne braki, natomiast no, jeżeli będą chcieli walczyć o mistrzostwo, to ta dwójka będzie musiała zdecydowanie podnieść się w obronie, szczególnie Collins, bo Young pewnych rzeczy nie przeskoczy i to tutaj też będzie dosyć sporym problemem dla nich na dłuższą metę, ponieważ Young ma fatalne warunki fizyczne, żeby grać w obronie na tym poziomie. No i może być troszkę tak, że będą na niego mocno polować, tak? I że on przez to, że będzie tak strasznie brany na celownik w obronie, może też troszkę tracić siły w ataku. Widywaliśmy to już niejednokrotnie z różnymi zawodnikami i to może się później odbijać także na jego produkcji ofensywnej. A jak wiemy, i podejrzewam, że to się nie zmieni przez większość jego kariery, no Atlanta jest w pełni uzależniona od tego, co zrobi Trae Young w ataku. To prawda, ale też powiedziałem trochę o tym, że ja wierzę w to, że Atlanta jest w stanie sobie zapewnić dobre wzmocnienia z rynku wolnych agentów. Oni nie wykonywali spektakularnych ruchów w poprzednich latach i też wiesz, łatwiej jest sobie dodać kilku weteranów, którzy zapewnią ci niezłą defensywę, niż takich, którzy zmienią twoją grę w ataku. A też myślę, że te niemrawe off-seasony Atlanty od zawsze tak naprawdę trochę zamydlają nam obraz, bo Atlanta to jest tak naprawdę takie jedno z tych cool miejsc na mapie Stanów Zjednoczonych. Atlanta to jest jedno z tych fajnych miast. To nie jest Los Angeles, to nie jest Miami, ale to nie jest też Indianapolis albo Salt Lake City. To jest raczej takie fajne miejsce. Modne, takie jazzy. Jak mawia młodzież, oczywiście. Jak mawia młodzież. Więc ja myślę, że jeśli oni teraz mają zająć, no nie wiem, czy tam utrzymają czwarte miejsce, czy tam piąte nawet, ale jeśli przez sezon 2-3 będą wygrywać mecze i będą ekscytującym zespołem, nie będą Atlantą, która kilka lat temu wygrywała mecze, ale
No wiemy, jaki to był zespół. Tak. Tylko będą ekscytującą Atlantą z szalejącym Trae Youngiem, z szalejącym Johnem Collinsem, z rozwijającym się Onyeka Okongwu, to może się okazać, że tam coraz lepsi wolni agenci będą chcieli zawitać. To fakt. I nie sądzę, żeby postać Trae Younga była aż takim problemem, kiedy zespół będzie w stanie z wolnej agentury dodać sobie jakichś zawodników, wiesz, tam trzech, czterech skrzydłowych, którzy są zawodnikami free and D na przykład. Może tak być. Może tak być, że będą w stanie to zrekompensować tą wolną agenturą. No nie wiem, jakoś nie do końca. Ja też chciałbym, to też zobaczymy w tym roku. Też chciałbym zobaczyć, jak Atlanta się pokaże w playoffach całą tą ekipą. Jaki oni będą mieli charakter. I tak na dobrą sprawę, w kontekście ich jakby potencjalnej walki o sukcesy i walki o tytuły, to ważna będzie też kwestia szkoleniowca, bo na razie to fajnie wszystko wygląda u Nate'a McMillana, ale on zazwyczaj doprowadza zespoły do pewnego poziomu. Później no, gdzieś tam się zacina, tak? To nie jest szkoleniowiec, który raczej poprowadzi zespół do tytułu. To jest ktoś, kto ułoży drużynę, wyprowadzi ją z kryzysu, tak jak zrobił to teraz z Atlantą i tyle. I po jakimś czasie to się gdzieś tam wyczerpuje. No i on zazwyczaj przychodzi do asystenta w innym zespole. Tak było w Indianie na pewno, tak wcześniej chyba było też w Portland, jeśli dobrze pamiętam, albo w Seattle. Także też kwestia tego, czy jak zmieni się, jakby powiedzmy, gdzieś ten szkoleniowiec, z jakim charakterem, jaki charakter będzie miała ta drużyna, bo wiemy, że w tym sezonie nawet. Tam już były tarcia pomiędzy tymi młodymi liderami. No i pytanie, czy z czasem, kiedy ich rola i pieniądze i ego odpowiednio wzrosną, czy oni będą w stanie jakby, wiesz, koegzystować na parkiecie razem i czy oni będą w stanie odpowiednio dużo pracy też włożyć w to, żeby osiągnąć sukces, bo patrząc na tą ekipę, jaką mają, patrząc na dotychczasowe jakby popisy i Trae Younga, i Johna Collinsa. Nie jestem przekonany, czy to jest charakter takich zawodników, którzy na pewnym etapie swojej kariery będą w stanie bardzo dużo poświęcić, żeby ten sukces osiągnąć finalny. I to jest chyba jedyna rzecz, która mnie też jakby gdzieś tam blokuje w kontekście Atlanty. Może to jest troszkę taka moja wypaczona percepcja tej drużyny, ale jakoś nie jestem pewien ich charakteru. Może to też wynika z tego, że ta ich obrona mnie nie przekonuje. Trudno jest w ogóle zaufać Trae Youngowi, nie? Takiemu zawodnikowi jak Trae Young. No właśnie to jest też ten problem, z którym się mierzę, bo tak naprawdę nie licząc Stephena Curry'ego, który no jest jaki jest, no to opierając się na zawodników w typie Trae Younga zazwyczaj nie osiąga się sukcesu, którym jest tytuł mistrzowski. Zazwyczaj ma się fajną, szybko grającą, ofensywnie dominującą wręcz drużynę, której zawsze coś brakuje. I jakoś wcześniejsze doświadczenia mnie jakoś nie przekonują. Tym bardziej, że Trae Young też, no tak jak mówię, warunki ma, jakie ma, i to też będzie stanowić problem do wejścia na ten całkiem najwyższy poziom. Nie? Według mnie. Nie potrafię zaprzeczyć, bo nie znam przyszłości, ale myślę, że tu jest sporo talentu i że to jest bardzo dobry punkt wyjściowy. I tutaj dużo zależy od ruchu zarządu, od tego, kto zostanie i pod względem dopasowania talentu i tak jak mówisz, charakteru, nie? Czy nie warto będzie gdzieś popchnąć Johna Collinsa właśnie, który podobno sprawiał jakieś problemy, a No i też właśnie. zostawić resztę. Też właśnie kwestia tego, jak to finansowo zepchną, no bo jeżeli teraz faktycznie zapłacą Johnowi Collinsowi okolice maksymalnego kontraktu, no to ich jakby elastyczność finansowa zrobi się bardzo ograniczona w kontekście tych wszystkich Kevinów Huerterów i Camów Reddishów i tak dalej, tak? Tak, Więc, tak. więc. Ale pamiętaj, że jeśli mówimy w kontekście około 5 lat, to wchodzi nowa umowa telewizyjna.
A, okej, dobra, no to Więc zapomniałem o nawet tym. gdyby zespół miał płacić przez rok czy dwa jakiś ogromny podatek od luksusu, to gdyby miało się okazać, że te umowy będą trwać jeszcze dłużej i wejdą w te nowe progi salary cap i będzie to opłacalne, to myślę, że nie jeden zespół skusi się na takie rozwiązanie, w ramach którego, wiesz, rok czy dwa przepłacą. Nie, oczywiście, to w ogóle wypadło mi z głowy, że wejdzie w życie ta absurdalna nowa umowa telewizyjna, więc. Tylko też pytanie, jak zawodnicy będą teraz negocjować kontrakty. I wiadomo, że powyżej obecnych limitów nie podskoczą, tak? Maksymalny kontrakt to jest maksymalny kontrakt. Ale pytanie, czy nie zacznie się na przykład za chwilę podpisywanie kontraktu na rok, na dwa, wiesz, żeby wejść na rynek w momencie Hossy. Na pewno będzie takie zjawisko, na pewno sezon przed będzie się to działo, może dwa już też. To zależy, Tak, dwuletnie kontrakty, no. kiedy oni faktycznie jakby ją dopną, bo na razie to będą rozpoczynać rozmowy i w ogóle. No Wyobrażasz sobie, że w jedne wakacje wszyscy wejdą na rynek wolnych agentów, że wszyscy podpiszą umowy tak, żeby wejść wtedy na rynek? nie. To byłby młyn, nie? Nie, to byłoby jak w Ale tym. wyobraź sobie nawet 75% ligi wchodzącej na rynek wolnych agentów. No tak jak było w tym off-season było. Tak? Nie, czy w zeszłym? W zeszłym chyba. W zeszłym chyba. Tak, To już się że taka miesza. masa tych zawodników weszła. No to już było szaleństwo. Zresztą To no tak ja jak dobrze pamiętam jak to. włączasz 2K21 i włączasz ten, jak to się nazywa? Nie wiem. No, jest taka opcja, że sobie customizujesz ligę i draftujesz od nowa wszystkich. No i to jest chaos i nic więcej. Zresztą mówię, ja doskonale pamiętam, jak wchodziła ta poprzednia umowa telewizyjna w życie, jakie tam kwiatki wychodziły, jak kontrakty Luola Denga czy Timofeja Mózgowa, czy innych takich zawodników. No to była jakaś masakra. Więc to jest jeden taki aspekt, który z wytęsknieniem jakby gdzieś tam będę obserwował. Czekasz na powrót Timofeja Mózgowa do NBA? Nie, ale że znowu ludzie zaczną tracić mózgi i powyskakują jakieś takie umowy rozdawane na prawo i lewo, nie? Ciekawe, czy oni się nauczyli trochę na tamtym off-season. Wiesz, bo możliwe, że wyciągną wnioski, że zdadzą sobie sprawę, że no, przychodzą dużo większe pieniądze, ale i tak musimy uważać, bo w perspektywie to się gdzieś tam może odbić. Że Może. wiesz, to jest skok o ileś tam set procent pieniędzy teraz, ale za 3 lata będziesz miał budżet podobny, jak masz Tak. w tym roku, więc on nie zwiększa się co roku o kilkaset procent. To trzeba mieć na uwadze. Ja myślę, że oni wyciągnęli wnioski z tamtego off-season. Ja myślę, że ci, którzy je pamiętali, to na pewno, ale myślę, że wielu generalnych menedżerów wtedy jeszcze nie piastowało tej funkcji, więc może niekoniecznie będą tak ostrożni. Myślisz, że wiemy więcej od nich, że wiemy coś, czego oni nie wiedzą? Myślę, że nie, ale z drugiej strony, no, mówię, pamiętam tamte lato i wiem, że dla nikogo z zewnątrz te kontrakty nie wyglądały na dobre, nawet pomimo zwiększenia salary cap, a jednak ci No, to ludzie prawda. dostawali te kontrakty, nie? To prawda, to prawda. Coś trzeba z tymi pieniędzmi robić. No właśnie. Dobra, rozgadaliśmy się. Myślę, że to jest dobry moment, żebyś rzucił jakiś kolejny zespół na ruszt. To znaczy, dobra, ja mam dwa takie zespoły, jeden oczywisty, drugi troszkę mniej oczywisty i myślę, że w kontrze do ciebie, ty zacząłeś tak nieoczywiście, ja odpalę takie gimno. Jednak udało mi się, bo myślałem sobie, że może to tylko dla mnie nieoczywiste. Nie, to jakby jestem świadomy tego, że Atlanta ma odpowiednią tą ilość talentu, ale gdzieś tam zastanawiając się nad przyszłością ligi, jakby nie widzę Atlanty, wiesz, wygrywającej swoją konferencję czy Rozumiem coś to. takiego, nie? Natomiast bardziej oczywiście wygląda dla mnie taki potencjalny sukces, uwaga, uwaga, Oklahoma. O wow, za 5 lat? No nie wiem. No, powiem ci, że nawet za 5 lat oni widziałbym ich w czołówce konferencji. To jest dla mnie kłopot, bo
Kiedy masz zespół budowany od zera, ale tak kompletnie od zera, jak w przypadku teraz Oklahomy, to pojawia się ten problem, że zanim zdążysz cokolwiek ułożyć, to ci zawodnicy wartościowi, których masz już teraz, zniechęcą się do tego czasu. No, ile ten Shai Gilgeous-Alexander tam uciągnie? No czemu? Dostanie dużą kasę i ja myślę, że spokojnie na te 5 lat go klepną, a myślę. No dużo zależy od tego, jakim on jest gościem i czego on oczekuje, jakie są jego priorytety, ale to nie jest takie oczywiste, że wie, że będzie 5 lat szorował po dnie tabeli. To jest prawda, tylko właśnie pytanie jest takie. Pytanie jest takie, czy Oklahoma te 5 lat będzie po tym dnie tabeli szorować? I No dlaczego? tak. Masz te wszystkie piki i nie musisz ich wcale wykorzystać. To jest oczywiście, że tak. Plus pamiętajmy, oni w tym sezonie, oprócz swojego piku, który będzie w loterii, mają też ten śmieszny pik od Houston, prawda? Ten taki śmieszny, mówię, ze względu na to, że tam są te ciekawe obwarowania, ponieważ jeżeli on jest w top 4, to ma go Houston, jeżeli wypada z czwórki, to ma go gorszy z drużyny Miami, Oklahoma, więc w tym wypadku już raczej na pewno Oklahoma go będzie miała. Ale nie jest powiedziane, że na przykład, nie wiem, ten pick Houston nie skończy jako piąty, a Oklahoma ze swoim tam pickiem nie będzie też, nie wiem, tam szósta, czwarta, whatever. Cała ta loteria działa teraz tak, że nie można tego wykluczyć. No i w Nie, tym absolutnie. drafcie, który jest mega mocny, wyciągasz powiedzmy jednego albo dwóch grajków, którzy, jednego mega utalentowanego na poziomie Shea, i drugiego powiedzmy jako uzupełnienie składu, jako gościa, który tam będzie w pierwszym składzie i tyle. Czy ta ekipa faktycznie będzie dalej szorować po dnie tabeli? Oni w tym sezonie prawie weszli do playoffów. I podejrzewam, że gdyby nie No, etap spokojnie z tym prawie z wejściem do naciskiem na playoffu. tankowanie, to spokojnie mogliby powalczyć w tym play-in bez problemu. Ja bardzo lubię ich oglądać, nie zrozum mnie źle. Uwielbiam ustawienia, w których grałem pięcioma silnymi skrzydłowymi, ale uważałbym z tym prawie wejściem do playoffów. Czemu? No, nie ma tam talentu na wejście do playoffów już teraz, no proszę cię. Nawet gdyby został tam Al Horford i George Hill. No nie, no. Ja powiem tak. Zanim oni zaczęli otwarcie tankować, to byli na mniej więcej na poziomie 50% zwycięstw, nie? Wiesz co, nie pamiętam. Z tego co kojarzę, to Może być tak, jak byli mniej mówisz, więcej no. na poziomie Tylko 50% kiedy to zwycięstw. było? Jaki to był bilans? Czy to było 4 do 4? Nie, no to było z jakieś, nie wiem, 15-15, spokojnie. Nie, ja wiem, oni nie byli tam na dnie tabeli długo, to ja się zgadzam z tym. No, także. Tylko mając taki zbiór zawodników typu, wiesz, Tio Maledon, Ty Jerome, Aleksiej Pokusewski, ja nie sądzę, żeby oni byli w stanie utrzymać tamtą intensywność przez cały sezon. Powiesz, ci świetni, elitarni zawodnicy w NBA różnią się od tych, wiesz, w cudzysłowie, słabych zawodników, którzy tak naprawdę są świetnymi koszykarzami, tylko nie są tak elitarni, bo nie są w stanie wytrzymać takiej intensywności, nie są tak regularni. Jasne. Więc. Nie wiem, ja jestem No zdania. nie możesz grać dużych minut zawodnikami pokroju Kenrich Williams i wiesz, myśleć, że o, zwojujemy coś. Wiesz, to teoretycznie nie. Z drugiej strony nie widzę W Oklahoma w ogóle tym ja sezonie od znacznie kilku minut gorszej niż chciałbym, San żebyś Antonio. to zauważył, że od kilku minut popisuję się tym, że wiem, kto tam gra, bo to nie jest takie oczywiste. Ja naprawdę lubię ich oglądać. Wierzę ci, natomiast mówię, ja nie uważam, żeby ta drużyna była gorsza niż San Antonio, które ma realną w tym sezonie, które ma realną Naprawdę? szansę na play-in. A w play-in wiadomo, wszystko może się podziać, można wygrać, złapać, tak jak mówił Luka Doncic, złapiesz dwa dobre mecze, ktoś złapie dwa słabe i cały sezon jest tak naprawdę rozstrzygnięty w przeciągu tam 2-3 dni. Więc ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby Oklahoma była w stanie jakby wejść w tym sezonie do playoffów, aczkolwiek okej, może to jest trochę nadwyrost. Natomiast zakładając, że oni w tym sezonie dodadzą jeden, a prawdopodobnie dwa dobre talenty do składu, no to czy faktycznie za 5 lat?
ta ekipa nie będzie w stanie, wiesz, gdzieś tam mieć przewagę parkietu w pierwszej rundzie? W zeszłym sezonie podobna ekipa, tylko że wzmocniona Chrisem Paulem, prawie miała przewagę parkietu. Czy faktycznie Oklahoma, która zazwyczaj, a to mówimy tylko o tym pierwszym drafcie w tym sezonie, Oklahoma zazwyczaj w każdym drafcie wybiera dobrze. I Oklahoma potrafi szybko budować swoje zespoły. Czy faktycznie jesteś pewien, że oparcie zespołu na szeju w Gilgeous Alexandrze i powiedzmy, nie wiem, nie znam tych nazwisk, tych topowych pików z tegorocznego draftu. Isaiah Roby, świetna fryzura. A myślałem, że zawodników z ten standard, że nie znasz. No. Nie, zawodników z tegorocznego draftu. No ale powiedzmy, mówię, że jakiś zawodnik z top 5 tam wpadnie i na tej dwójce i na jakiś tam jeszcze kilku zawodnikach, a przecież mogą odpalić w każdej chwili jakiś transfer, to nie jest powiedziane. Czy faktycznie nie będą w stanie, wiesz, wejść do playoffów i stamtąd później spokojnie sobie szarpać? Za 5 lat ja myślę, że Oklahoma jest w stanie być siłą, być poważną siłą. Bo czasami to nie wystarczy, nie potrzeba wiele. Popatrz na Phoenix. Nie no, ja zgadzam się, że tam są fajne elementy i to na pewno nie jest tak, że oni za 5 let będą nigdzie. To też nie chciałbym tego powiedzieć. Shai Gilgeous-Alexander to jest świetny zawodnik i tam jest też kilku zawodników, którzy jak jeszcze zrobią 2-3 kroki do góry, to mogą być bardzo dobrymi rotacyjnymi zawodnikami, nawet pierwszopiątkowymi w solidnym zespole. Tylko trudno mi jest uwierzyć w to, że jako zespół, który zaczyna, który wchodząc w przebudowę, nie dostaje do końca nic poza naprawdę młodymi zawodnikami, projektami i jakimiś pikami. Nie ma nic już teraz takiego namacalnego, że jest w stanie wejść na taki poziom mistrzowski. Nie wiem, czy Shai to jest zawodnik, który jest przyszłym top 5 ligi. Gdzie jest jego sufit, bo tak oglądając go, wiesz, no nie jesteśmy żadnymi skautami, no może on się rozwinie nieprawdopodobnie i stanie się dwa razy lepszy kiedyś, ale tak patrząc na niego, mam wrażenie, że jego sufit nie jest już dużo wyżej niż teraz. Co wciąż, nie zrozum mnie źle, to wciąż jest naprawdę dobry poziom, bo wiesz, zawodnika może nawet gdzieś tam trzeciej, piątki All-NBA w jakiejś niedalekiej przyszłości. Z tym, że wiesz, to nie jest LeBron. Nikt nie jest LeBronem, tak? Ale to nie jest zawodnik tam zbliżonej klasy, który wiesz, poniesie zespół do czołówki konferencji. Ale strasznie mnie upadło to porównanie do Spurs już w tym sezonie. Słuchaj, zróbmy tak. Otwórz sobie skład Oklahoma teraz. Ja otworzę sobie skład San Antonio. No. Ja będę rzucał zawodników San Antonio, a ty rzucaj mi najlepszych zawodników Oklahoma. Zobaczymy, kto wymięknie. Najlepszych, co mam ci tu wymienić? Najlepszych zawodników Oklahoma. Gramy w wojnę. Ja rzucam najlepszego zawodnika Spurs, ty rzucasz mi na kontrę najlepszego zawodnika Thunder. I jedziemy w dół. No, dobra. Dobra. DeMar DeRozan. No szaj. No i super. Tu jeszcze jest remis. Okay. Przynajmniej, jeśli nie wygrana twoja. Derrick White. Widziałeś, jak gra ten chłopak ostatnio? No widziałem. No to dobra. To ja rzucam Luke Wensdorf. Okej. Okay. Dejounte Murray. Wybitny specjalista. Dejounte Murray jest super, ja go bardzo lubię. Trudno. No. Al Horford. Nie, kto to jest Al Horford? Nie ma takiego zawodnika Al Horford. Jest Londek Zdrój. Nie, no nie ma takiego zawodnika jak Al Horford teraz w Oklahomie. Al Horford, trzymam się twardo. Dobra. Rozegrał tam jakieś mecze, nie można powiedzieć, że nie. Coś tam zagrał, tak. Nawet nie był jakiś bardzo zły, był nawet dobry. Jakob Pertl. Świetny center. Trochę usztywniony ramami taktycznymi San Antonio Spurs, mam wrażenie. Solidny, nic więcej. Solidny, nic więcej. Dobra, to ja rzucam moją dziką czasem kartę, game czyli changer. Poku. Już teraz? Nie, Pokusewski nie jest teraz plusowym zawodnikiem. No to jest. Uwielbiam na niego patrzeć, nie jest. Oczywiście, że nie jest, ale rzucam dziką kartę. Nie mówię, że on tutaj, wiesz, on to wygląda ktoś, dziko, kto ewentualnie mając swój dzień może coś zamieszać. A, no może trafić 5 trójek, no ale no nie, to już ja uważam, że tutaj już zaczynasz przegrywać, no jak musisz rzucać Pokusewskiego. Patty Mills. Moses Brown. Hmm. Tak, Moses Brown. No dobra, no to już uznaję zabawę za zakończoną. Nie, to dobrze się bawiłem. No dobra, ale
Ale Oklahoma, nie wiem, czy za 5 lat. Ja myślę, że to jest kwestia kilku stopni do pokonania, że to nie jest jeszcze tak, że wybierasz sobie dwóch dobrych zawodników w drafcie i już wokół tego budujesz, tylko tam wchodzą jakieś następstwa kontraktowe. Kiedy Szajowi się kończy jego umowa? Kiedy trzeba będzie z nim podpisać tego maksa? Jeszcze troszkę zostało chyba. Troszkę jeszcze chyba zostało, nie? Zaraz sprawdzę. Nie, na koniec przyszłego sezonu. Już? Okej. No to myślę, że jest obawa, że startując z takiego poziomu, na jakim są teraz, gdzieś ten szczyt przypadnie na moment, kiedy będzie się kończyć umowa Shaya, ta już podpisana nowa. I że możemy nie dostać, wiesz. To trochę taki kazus tego, co było z Oklahomą poprzednio, że wiesz, że trzeba było wydać nagle pieniądze i trzeba było odpuścić Jamesa Hardena. Że tutaj nie zobaczymy pełnego potencjału, na który. Nie. Pełnego potencjału, który można sobie kupić za te asety i piki, które ma teraz Oklahoma. Że nie jesteś w stanie tego wszystkiego wykorzystać w taki sposób, żeby to wszystko razem się zebrało i zadziałało. Że to jest, wiesz, możesz wejść z tego, co masz teraz na dobry, solidny poziom playoffowy i później już nową przygodą zupełnie jest budowanie z solidnego zespołu, wiesz, wygrywającego. No tylko że tak. Popatrzmy na to z perspektywy wcześniejszych dokonań, nie? Oklahoma. Bo zanim stracili Jamesa Hardena, bo ich nie było stać, to zrobili finały. I w trzech kolejnych No draftach tak. powybierali takich zawodników, a nie innych. I zbudowali tą ekipę mega szybko. I to nie jest tak, że te finały wyskoczyły znikąd. Oklahoma wcześniej przed tymi finałami też była silną drużyną. Więc czemu w tym wypadku miałby pójść jakoś diametralnie inaczej i zająć im to strasznie dłużej? Wiesz, zabrzmi to jak truizm, ale minusem przeszłości jest to, że ona się już wydarzyła i to było kiedyś. Nie no. Musielibyśmy założyć, że Shai to jest zawodnik pokroju Kevina Duranta. Nie no, wystarczy, że założymy, że Shai jest zawodnikiem pokroju Russella Westbrooka, A w tym drafcie przyjdzie ktoś pokroju Kevina a w tym Duranta. drafcie przyjdzie ktoś pokroju Kevina Duranta i dzięki, nie? I na tym budujemy. To nie jest niemożliwe. To nie jest niemożliwe, ale jakie są szanse? Ja jestem optymistą. 15%. To nie jest coś, co wiesz, co już jest ustalone i na co czekamy, aż się rozwinie. Tutaj potrzeba jest jeszcze bardzo dużo szczęścia. Ja wiem, że Oklahoma wybierała bardzo dobrze w drafcie od zawsze, więc nie odbieram im tych szans, ale ja nie jestem takim hura optymistą, jeśli chodzi o Oklahoma. Ja jestem dużym optymistą, jeśli chodzi o Oklahoma, ponieważ patrząc już teraz na ich ten skład, widzę dwóch zawodników, którzy mogą za te kilka lat być cały czas w pierwszym składzie i walczyć w ekipie, która będzie chciała walczyć o mistrzostwo. To już jest coś. Plus No, mają. Co? Pokusewski i Nie, no proszę cię. Pokusewski to jest. To jest dzika karta i ja tam akurat jakimś nadmiernie pozytywnymi emocjami go nie darzę. Ja nie ufam takim zawodnikom jak Pokusewski. Tutaj go rzuciłem tylko tak bardziej, żeby coś zamieszać. Nie, to jest Shai i to jest Dort, który będzie, ja wiem, 2-3 sezony i to będzie na top 3 tych obrońców obwodowych w lidze. Top 3 free and D w lidze. I ja to w to. ogóle może być szalony defensywnie duet obwodowych, nie? Shai i Dort. Tak. Patrząc na to, jaki postęp zaliczył Dort w przeciągu zeszłego sezonu do tego, no to mówię, jestem przekonany, że daj mu jeszcze 2-3 lata i to jest gość, który będzie topowym free and D w tej lidze, tak? On defensywnie już teraz wygląda mega mocno, a jak ma dobry dzień, to potrafi naprawdę świetnie rzucać. Więc w tym kontekście będzie tylko lepiej. Więc masz dwóch zawodników już teraz, którzy moim zdaniem za kilka lat spokojnie mogą być pierwszoskładowymi zawodnikami drużyny gdzieś tam będącej w topie, tak? A jeszcze przyjdą ludzie z draftu. Ja uważam, plus ludzie z draftu, plus jeszcze transfery, bo uważam, że jeżeli pojawi się szansa na to, żeby faktycznie powalczyć o coś więcej, to spora część tych pików pójdzie gdzieś tam w wymianach ze strony Oklahomy. Więc ja jestem bardzo dużym optymistą w kontekście Thunder. Może trochę za dużym faktycznie, może jest jeszcze trochę za wcześnie i te 5 lat
to jest jeszcze za szybko. Ale tak jak mówiłem na starcie, 5 lat to jest punkt wyjściowy, a nie deadline. No tak, jak będziemy rozmawiać w jakimś dalszym zakresie, to ja wierzę, że Oklahoma stanie się znowu dobrym zespołem, bo to jest po prostu, wydaje się po prostu sensowny zarząd. No, masz sensowny zarząd, to prędzej czy później wrócisz do przynajmniej niezłego poziomu. To, ta liga działa na zasadzie wahadła, która może nie jest jakoś przesadnie regularna, ale jak jesteś na szczycie, to w końcu spadniesz do poziomu średniego i słabego, a jak jesteś na dole, to módl się, żebyś nie był New York Knicks. To albo Minnesota. A nie, to się zmieniło. Zaczekaj, oni są teraz dobrym zespołem. Trzeba zaktualizować bazę żartów o NBA teraz. Hech, hech. No. Więc przechodząc dalej, nieprzypadkowo powiedziałem o New York Knicks, bo New York Knicks to jest zespół, który już teraz jest dobry, tak. A patrząc na ich najważniejszych zawodników, można przypuszczać, że duża część z nich się jeszcze rozwinie. Jeśli zostaną tam, gdzie są, to Knicks nie powinni... To znaczy tak, wygląda trochę tak, jakby ten dobry sezon Knicks to nie był jednorazowy wystrzał. To jest... RJ Barrett ma dopiero 20 lat i on już jest naprawdę dobry. Bardzo szybko wyszliśmy z punktu, w którym w Nowym Jorku było wielu młodych zawodników, którzy nie mieli przed sobą absolutnie żadnych perspektyw, do momentu, w którym jest RJ Barrett, jest Mitchell Robinson, 22-letni, i tak naprawdę już wokół tego jest Obi Toppin, 22-letni również, i już wokół tego możesz myśleć o tym, żeby budować coś sensownego, zwłaszcza w kontekście tego, że jako New York Knicks możesz wzmacniać się w off-season. Tak. To jest klucz. Więc już abstrahując od tego, że Julius Randle tam notuje 30, 10, 5 co noc, to on zniknie stamtąd prędzej czy później, mimo że jest świetny. To znaczy, liczę na to, że nikt się nie zachłysnął tym, że Julius Randle jest naprawdę dobry i nie uczynią z niego na dłuższą metę podstawowego zawodnika z supermaxem kontraktem. Liczę na to, że RJ Barrett z Mitchellem Robinsonem będą stanowić o trzonie tego zespołu. Trochę życzeniowo rzucam tych New York Knicks, bo widzę, że tam dużo rzeczy może się nie udać. Może ich znowu zabić ten pościg za wielkimi gwiazdami i sytuacja, w której znowu będą musieli wydać pieniądze na jakieś gwiazdy klasy średniej i znowu nie podskoczą powyżej pewnego poziomu. Natomiast patrząc na to w tym momencie, czwórkę przynajmniej zawodników, która za 5-6 lat to może być poziom, wiesz, pierwszej piątki mało powiedziane. To fakt. W kontekście wolnej agentury no, optymistyczny wydaje się być fakt zmiany zarządu i tego, że ten zarząd, który jest obecnie, zdaje się mieć głowę na karku, natomiast zdaje się ze względu na to, że jeszcze takich, powiedzmy, wielkich jakichś tam przełomowych ruchów nie czynił. Na razie bardzo spokojnie. No wiesz, ale nie mieli za dużo czasu, nie? Jak obejmujesz klub, to rzadko od razu przeprowadzasz rewolucję, bo musisz się trochę po prostu dowiedzieć na temat tego, co tam, no co tak. Masz. Jakie karty masz na ręku i ile możesz nimi ugrać? No tak, aczkolwiek czasami jesteś zmuszony, patrz Houston czy inne. No oczywiście, no to jest taki przypadek, kiedy ci gwiazda kaprysi i chce odejść, no to też nie było wyjścia, tak? No i też zobacz, jak ten zarząd na tym wyszedł, kiedy przyszedł do klubu, musiał od razu zrobić rewolucję i co mają za tego Jamesa Hardena? Nie, myślę, że Houston Rockets dzisiaj nie wspomnimy akurat w kontekście tej rozmowy. Absolutnie nie. Natomiast, no mówię, mimo wszystko mieli potencjał do tego, żeby już na samym początku tutaj spierdzielić wszystko. Natomiast jak na razie spokojnie wstrzymali się, jest ok, bo pamiętajmy też, że mogły być naciski z góry ze strony Jamesa Dolana, żeby zrobić coś wielkiego i tak dalej. A na razie ten zarząd
Nie wiem, czy były takie naciski, czy on się im oparł, czy nie było, i oni sami stwierdzili, że na razie spokojnie, ale tak jak mówię, no jest to jakiś tam nieśmiały powód do optymizmu, mimo że krótko by są na swoich stanowiskach. Natomiast takim drugim powodem, który już jest mniej optymistyczny, no ja z Knicks mam ten problem, że ja już to widziałem, to co oni teraz robią. Ja już to widziałem w Minnesocie, ja już to widziałem w Chicago, że przychodzi Tom Thibodeau, ustawia drużynę, grają fantastycznie, szczególnie w obronie. Tylko, że za chwilę pojawiają się tak zwane kontuzje, ponieważ Tom Thibodeau nie lubi za bardzo rotować swoimi zawodnikami i w Nowym Jorku to nie uległo zmianie. Pojawiają się zmęczenie i urazy. Pojawia się też zmęczenie materiału w kontekście współpracy z Tipsem, który jest dosyć ciężki, jest dosyć wymagający, co dla młodszych zawodników nie jest takie zrozumiałe w wielu wypadkach. I mogą się pojawić z tego powodu problemy. Plus Tom Thibodeau też nie jest typem trenera, który rozwija swoich zawodników. On wyciska z nich to, co jest w stanie. Natomiast to nie jest gość, który poprowadzi jakiś tam talent i rozwinie go odpowiednio. On go wprowadzi na pewien poziom i na tym poziomie go będzie śrubował, 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 ale inaczej, Tom Thibodeau nie poświęci nawet jednej kwarty po to, żeby jakiś zawodnik się rozwinął. Oni wszyscy mają grać, żeby wygrywać każdą minutę, w której są na boisku, niezależnie od tego, czy nauczą się na swoich błędach, czy się nie nauczą. I to ma swoje oczywiste zalety, dzięki temu Nowy Jork jest na tym miejscu, na jakim jest, ale w kontekście jakiegoś rozwoju młodzieży i przyszłości, no niekoniecznie, niekoniecznie. A tym bardziej jeszcze w kontekście kontuzji. Nie wiem, jak jest teraz, pewnie to troszkę spadło, ale przez długą część sezonu Julius Randle i RJ Barrett grali największe minuty w lidze praktycznie, średnio, na mecz. I oni są młodzi, zdrowi, super, ale ten sezon jest strasznie skondensowany i widzimy, co się dzieje z różnymi zawodnikami. Przyszły prawdopodobnie wcale nie będzie pod tym względem lepszy i przerwa też nie będzie jakoś nadmiernie długa. Trochę ponad miesiąc. No właśnie, więc czy wierzymy w W to, czasie że... którego odbędą się Igrzyska Olimpijskie też, nie? No, Jeśli no. się odbędą, bo tam A jeśli się różnie może odbędą, być. też tak na marginesie, to RJ Barrett prawdopodobnie zagra, bo on jest Kanadyjczykiem, więc on tam będzie ważnym elementem składu, więc on pewnie będzie grał. Bo Julius Randle jako przedstawiciel Stanów już może niekoniecznie, chociaż nie wiadomo. No, tam różnie I bywa. mówię, i czy wiesz, czy na koniec przyszłego sezonu oni dalej będą sprawni, zdrowi w ogóle? Tutaj mam pewne wątpliwości, nie? A Thibodeau robi wyniki, więc on zbyt szybko nie wyleci, nie? Więc tutaj to jest duży, duży dla mnie znak zapytania, bo on wprowadzi ten zespół na pewien poziom, to pokazał, natomiast no żeby nie skończyło się tak, jak widzieliśmy to chociażby właśnie w Chicago. No to teraz zobaczę, jak bardzo na drugim biegunie od Toma Thibodeau jest Steve Kerr, który sadza Jamesa Wisemana na ławkę i mówi, że siedzenie na ławce jest takim samym krokiem w rozwoju jak granie. Po prostu obserwujesz, co się dzieje na boisku, robisz notatki, wyciągasz wnioski. Wyobraź sobie, że James Wiseman ze swoimi kłopotami, które wynikają w oczywisty sposób z tego, że on nigdy nie grał w zaawansowaną koszykówkę dłużej niż kilkanaście minut, trafiłby pod Toma Thibodeau teraz na przykład. No to ja myślę, że tak samo by skończył, by siedział na ławce głównie, bo Thibodeau nie miałby cierpliwości do tego, żeby on się tam długo uczył i tak dalej. Wiesz, by nie wytrzymał kondycyjnie pierwszego miesiąca, albo wiesz, dał plamę na kilku treningach czy na kilku meczach i by spadł na 12. miejsce w rotacji. No. No zgadza się. No i widzisz, w kontekście właśnie tego, jak zespół może się rozwinąć przez 5 lat, poza samymi zawodnikami, bardzo ważne jest to z perspektywy zarządu, że musisz wiedzieć, kiedy zmienić trenera. Z jakiego Tak. trenera na jakiego trenera. No Tak. i zgoda, że jeśli Knicks mają wejść na poziom w przyszłości, jakiś taki już naprawdę aspirujący, to trzeba będzie się kiedyś z Tomem Thibodeau pożegnać. Natomiast w tym momencie, kiedy oni są zespołem, powiedzmy, playoffowym, tak, na pierwszą rundę, druga to już by było duże zaskoczenie, chyba, nie? Zależy na kogo tam trafią, nie? Bo jakby na przykład, nie wiem, No trafili właśnie, na dlatego Atlantę tak w z pierwszej takim rundzie. zawieszeniem to powiedziałem. No to by się mogło wydarzyć, tak. No. No, ale No, no ale jak trafią na to jest. kogoś z tej wielkiej trójki, no to byłoby ogromna sensacja.
No dobra, jak daleko Knicks mogą zajść z Tomem Thibodeau? W sensie, gdzie jest sufit? Oni teraz są zespołem playoffowym, mogą stać się zespołem na drugą rundę playoffów, takim pewniakiem do drugiej rundy. Spokojnie. Znaczy, I co? to też Na zależy. etapie walki o finały NBA musisz się pozbyć Toma Thibodeau? Nie da się tego tak po prostu określić, nie? No nie da się. Nie da się. A tym bardziej, że wiesz, no to też będzie ciężkie. Tom Thibodeau ma dobre relacje z zarządem. Tom Thibodeau jest szanowany w Nowym Jorku, bo on tam już wcześniej pracował też, tak? Tam są połączenia, zresztą z tego powodu też go przyjęli teraz. Też nie jest tak i zrobił wyniki, wiesz, no też jak przychodzi gość i robi ci pierwszy dobry wynik od prawie że dekady i to faktycznie taki dobry i sytuacja jest fajna i ludzie chcą oglądać tych Knicks wreszcie. To no też dużo musi się podziać złego, żeby on stracił swoją pozycję, nie? Więc nawet jeżeli oni, wiesz, już by rozwijali się teraz stopniowo fajnie i wskoczyli powiedzmy na ten etap, w którym logika nakazuje ci, że trzeba się z nim pożegnać, bo dalej nas nie zaprowadzi, no to no też nie jest to takie proste i zespoły w rzeczywistości tak nie robią, nie? Że zwalniają trenerów, którzy gwarantują jakieś tam Zespoły tak sukcesy. nie robią, że zwalniają trenerów. No. No, którzy gwarantują sukcesy. Wiesz dobrze, o czym mówię. No tak, no tak. No, zgadza się. Chociaż, żeby być nietykalnym trenerem, to naprawdę musisz już być, wiesz. No ilu jest trenerów, którzy mają taki naprawdę niesamowicie ogromny kredyt zaufania? Jest Greg Popovich, jest Steve Kerr. Rick Carlisle. Rick Carlisle, tak. Brad Stevens myślę, że ma duży kredyt zaufania. Bardzo duży, no. Jako wielki talent trenerski. No, tylko talent, który powinien zacząć już realizować swoje możliwości, bo nie chcemy, żeby był przez Tak. całą karierę wielkim talentem. Aczkolwiek, no, on też jest mega młody, więc spokojnie. No, ale to chyba tyle, nie? Słucham? To chyba tyle. Erik Czy coś mi Spolstra. umyka? O tak, Erik Spoelstra, no, czyli coś mi umknęło. Tak. No, ale poza tym, no nie, nie. I to też są ludzie, którzy zapracowali sobie na to odpowiednimi wynikami. Oj tak. Bardzo chciałem zakończyć wątek o Knicks jakimś żartem, ale powiem ci, że jakiś czas temu już, jak pisałem o tym, że Derrick Rose tam trafia, to pozwoliłem sobie na jakiś taki żart tam, taki, wiesz, no klasyczny, że o, tam może Carlos Boozer, czy Joakim Noah, czy coś. I jakby nie było w tym nic przesadnie złośliwego, ale było kilka komentarzy, żebym sobie zachował dla siebie te komentarze i coś tam, żebym rzetelnie, No, rany, no właśnie. dobrze. Nie żartuj z Carlosa Boozera i w ogóle. No dobrze. Też będzie sobie kiedyś malował głowę, jak wylusieje. Dobra, chyba musimy teraz rzucić jeszcze kilka zespołów w takim ekspresowym tempie, bo już trochę gadamy. Okej. No to ja bym rzucił ten mniej oczywisty zespół, ale zespół, który mnie jakby mega, może nie ekscytuje, ale jest dla mnie taki troszkę tajemniczy i zagadkowy. I ciężko mi jest znaleźć argumenty, żeby nie wróżyć im dobrej przyszłości. To jest Memphis. To jest. Ja Morant to jest mój chyba ulubiony zawodnik w NBA do oglądania. Rozumiem dlaczego. Rozumiem dlaczego. No i Memphis. To też jest mały rynek, więc tam wolnej agentury raczej bym się nie spodziewał żadnej. No ale nie potrzebują tak na dobrą sprawę jakiejś spektakularnej wolnej agentury, jeżeli zdrowi i dobrze rozwijać się będą Ja Morant i Jaren Jackson Jr. Na tym duecie naprawdę uważam, że Memphis jest w stanie daleko zajść. I bardzo podoba mi się to, co z tą drużyną robi trener Taylor Jenkins. Tak, bo oni grają lepiej niż ich obecny talent tak naprawdę, nie? To znaczy talent, niż ich obecne umiejętności, bo wiadomo, że Ja Morant to jest talent pierwszej wody, Tak. Jaren Jackson nie gra, ale oni grają lepiej niż mają sumę umiejętności, mam wrażenie. Tak, znacznie lepiej i no widać dużą poprawę w kontekście pomiędzy tym sezonem a ubiegłym, gdzie przecież też grali jakby ponad stan. Memphis znacznie się poprawiło w różnych aspektach. Poprawili swoją obronę i ta ich obrona naprawdę fajnie wygląda teraz. Zdecydowanie mniej faulują, zdecydowanie mniej piłek tracą.
nie bronią najlepiej rzutów zza łuku, ale jeżeli już dobrze bronią, to bronią głównie rzuty zza łuku z rogów. I tak samo jest z rzutami. Nie rzucają najlepiej tych trójek, ale jak rzucają dobrze, to rzucają głównie z rogów. To są takie małe rzeczy, które gdzieś tam widać na przekroju tego sezonu, głównie w kontekście do poprzedniego, ale widać, że jakby gdzieś te podstawy, które są wykładane w tym Memphis na tych treningach, idą w dobrym kierunku. I jeżeli oni gdzieś tam odpowiednio uzupełnią ten skład, będą się dalej tak rozwijać i przede wszystkim dalej będzie nacisk na odpowiednie elementy gry, no to Memphis, które już teraz przecież jest na poziomie playoffowym, w normalnej rzeczywistości oni graliby w playoffach, bo są na 8. miejscu. Za 5 lat spokojnie, spokojnie to może być naprawdę duża siła, chociaż no znowu Memphis jest takim klubem, który ciężko mi jest wyobrazić gdzieś tam w finałach W NBA. finałach NBA, nie? No, to rzeczywiście. Ale to też jest fajne w Memphis, że to nie jest tak, że tam jest tylko Ja Morant i Jaren Jackson Jr., bo tam jest kilku takich zawodników, wiesz, pomiędzy właśnie tym 20 a 25 rokiem życia, którzy już teraz są fajnymi zadaniowcami, wiesz, jakiś DeAntoni Melton, Xavier Tillman, no może jeszcze nie jest aż tak super, ale wiesz, Desmond Bane, Desmond Bane. Tyus Jones chyba nie jest taki stary cały czas jeszcze, nie? Ile on może mieć lat? On też Nie. nie jest jakimś tam nastolatkiem, ale... Tyus Jones ma 25 lat. Podobnie O, jak okej, okay, to Dillon jest Brooks. starszy niż myślałem. No, to Dillon Brooks to już nie jest taki młodzieniaszek, ale Brandon Clark też nie jest jakimś starym gościem, nie? Także Tak. tam w kontekście właśnie kolejnych kilku lat, to tam jest grupa takich zadaniowców, którzy już teraz grają fajną koszykówkę. Tak, i właśnie odnoszę wrażenie, że chociażby w przeciwieństwie do Atlanty, to ci ich zadaniowcy nie są tak jakby medialni, w sensie znacznie więcej mówi się o możliwościach i talencie Kamara Reddisha na przykład niż Brandona Clarka, tak? Co prowadzi do tego, że jak przyjdzie do negocjacji kontraktowych, to na Kamara Reddisha będzie więcej chętnych i on będzie chciał więcej pieniędzy niż właśnie Brandon Clark, przez co Memphis może mieć mniejszy znacznie problem z utrzymaniem wielu tych młodych, utalentowanych zawodników niż chociażby taka Atlanta. A ci zadaniowcy w Memphis nie są wcale gorsi niż gdziekolwiek indziej tak naprawdę. No, zgadzam się. No, też warto wspomnieć, że w Memphis Grizzlies gra najstarszy koszykarz na świecie, czyli Kyle Anderson. Tak. Człowiek, który wygląda jakby grał na Orlików w wieku 50 lat, a gra w najlepszej Co lidze nie? świata. To prawda. I wcale nie jest taki stary, on tam nie ma 30 jeszcze. Nie, to w tym roku ma 28 lat, O, no. więc to po prostu ten jego styl gry, który jest Dobra. niesamowity. A ja też uwielbiam na niego patrzeć. Tak. To jest świetne. To ja ci jeszcze rzucę zespół, który mnie bardzo ekscytuje w kontekście przyszłości, tylko ja wiem, że to się nie uda. Ja wiem, że to się nie uda, bo to sygnuje zarząd, któremu się raczej w historii nie udawało. Charlotte Hornets przez wzgląd na samą trójkę LaMelo Ball, Miles Bridges, PJ Washington. No Charlotte jest taką ekipą, którą To są tak elektryzujący zawodnicy. tak. Super się ich ogląda. To jest coś świetnego. Natomiast no mówię, Charlotte jest taką ekipą, której nie wiem, nie jestem w stanie w ogóle przewidzieć tego, w którym kierunku to pójdzie i jak to będzie wyglądać. Nie, ja nie mam złudzeń w ogóle. To tam zostanie wybrany znowu jakiś drewniany center w drafcie z wysokim numerem i to się znowu nie uda, ale. Wiesz co, ja Ach. ci powiem, że niekoniecznie. Ja ci powiem, że niekoniecznie, ze względu na to, że odkąd tam pracę objął ten wyśmiewany i gdzieś tam krytykowany Mitch Kupchak, to te ich wybory w drafcie wyglądają solidnie. Tak, no ale co by o Kapczaku nie mówić, on w drafcie to zawsze nieźle wybierał. Zobacz te Tak. wszystkie wybory Lakers z tych ostatnich lat. To są wszystko teraz zawodnicy, wiesz, no nie są to gwiazdy pierwszej wody, Tak. ale z nich wszystkich wyrośli zawodnicy, którzy coś tam wnoszą do gry, nie? Tak, dlatego właśnie ja tam bym był ostrożny z tym, czy Charles faktycznie znowu wybierze jakiegoś drewniaka na środek. Może nie być tak źle. No liczę na to, bo tak jak sobie myślę, za kilka lat, nie wiem, tak będzie można przebierać spośród ulubionych rozgrywających. Wyobraź sobie Ja Morant, LaMelo Ball, Killian Hayes.
jak sobie myślę o tym teraz, to już jak włączasz League Passa i możesz tam sobie przesunąć daty, to już bym chciał przesunąć o 5 lat i sobie włączyć tam mecz. To... Coś tu jest. A jeszcze na pewno To jest pojawią mój się... ulubiony rodzaj zawodnika, tacy rozgrywający. Nie ma lepszych zawodników do oglądania niż tego rodzaju rozgrywający, jak oni. No, zabrzmiałeś, jakbyś miał inną opinię. Ale tu każda jest wartościowa, to bardzo subiektywne, co kto lubi oglądać, nie? Nie, no tak, w sensie jakby ja absolutnie nie kwestionuję ich efektowności i też ich lubię oglądać. Czy do tego stopnia, że faktycznie to jest mój ulubiony typ zawodnika, może bym nie powiedział, ale no ale nie, no come on, mam oczy i widzę to, co widzę, więc nie mam serca jakby kwestionować tego, że to są super do oglądania gracze, więc. Mały off-top, kulisy. Publikowałeś dzisiaj na Facebooku tekst o tym, że wraca LaMelo Ball. Zgadza się. A mi się nie wyświetliło, że go opublikowałeś i ja go opublikowałem ponownie, tam go zdjąłem za chwilę, bo nie będziemy dublować, z zapytaniem, jak bardzo w skali od 1 do 10 ekscytuje was LaMelo Ball. I odpowiedź była 2. Z odpowiedzią tego samego gościa, no dobra, 3,5. Nie rozumiem. What? I drugi gość też napisał 2. No come on, no to kto was ekscytuje, jak nie LaMelo Ball? Wydaje mi się, że to może być jakby uprzedzenie w stosunku do nazwiska Ball. No tak, to nazwisko mu nie pomaga. I uprzedzenie do młodych koszykarzy w ogóle. Tak, którzy są mocno hype'owani, coś w tym tak. jest. Natomiast każdy, kto ogląda... To są goście, którzy powiedzieli, kto was kręci, Charles Oakley na przykład. Może to być i taki typ ludzi, natomiast no powiedzmy sobie szczerze, kto ogląda LaMelo, no to może powiedzieć wiele, ale nie to, że nie jest ekscytujący, like, come on. Dokładnie. Mamy jeszcze jakieś zespoły? 20 kilka w ogóle, ale... Okej, mam dwa zespoły, na temat których ewentualnie możemy szybko porozmawiać. Jeden to jest, jak przewidujesz przyszłość Nowego Orleanu? No, bardzo ciekawe, bo ja nie wiem, czy oni mają coś poza tą dwójką. Ja nie wiem, czy oni mają coś poza tą jedynką. Tak? Nie uważasz, że Brandon Ingram to jest dobry zawodnik? Uważam, że to jest bardzo dobry zawodnik, natomiast nie jestem pewny, czy oni koegzystując wspólnie na parkiecie, to coś z tego wyjdzie, a wiadomo, że jeżeli miałbym kogoś wybierać, no to wybór zawsze padnie na Zajona. Po prostu jakoś nie jestem pewien, czy ta dwójka będzie w stanie razem jakby, wiesz, wejść na odpowiednio wysoki poziom. To mnie nie przekonuje. No, też jestem zdziwiony w ogóle, że rzuciłeś Pelicans. No, znaczy mają teoretycznie najlepszego młodego zawodnika ligi obecnie, tak? Z takich młodych, a nie 25. Więc może to naturalne, że oni się tu pojawiają. Tylko Pelicans wydaje się, naturalny wydaje się scenariusz Antonego Davisa, nie? W którym po kilku latach nie osiągnięcia niczego, Zion mówi, no dobra, ale ja mam talent i chciałbym coś jeszcze gdzieś ugrać. No właśnie, tym bardziej... To jest chyba problem, że w Nowym Orleanie tam koszykówka to chyba nie jest sport jakiś przesadnie lubiany, z tego co ja się orientuję, że oni tam mają futbol amerykański, a koszykówka to jest taki, wiesz... I to chyba ma znaczenie generalnie dla rynku. To ma znaczenie w kontekście tego, wiesz, że jak masz zarząd klubu w mieście, które niespecjalnie żyje koszykówką, to taki zarząd może nie być skory do za wszelką cenę robienia wszystkiego i wszelkim kosztem, żeby podnieść poziom. Nie, no tak, no tylko, że no, wydaje mi się, bo ta gra końcowa nie jest taka, nie jest tyle warta. No, ile możesz wyciągnąć na takim rynku, podnosząc się na, wiesz, na jakiś poziom. Teoretycznie tak, no ale wiesz, no jakby da się zbudować nawet tą jakby bazę fanów, nawet jeżeli to twoje miasto nie jest tak zafascynowane koszykówką. To jakby budując odpowiednio zespół i drużynę, jesteś w stanie znaleźć chociażby sezonowców.
ale jesteś w stanie coś tam podziałać i jak masz dobry zarząd, no to jednak faktycznie no, wypadałoby coś stworzyć, nie? A Pelicans mają to ogromny potencjał już po raz któryś i wydaje mi się, że jakby mieli ogarnięty zarząd, to oni już z tych wcześniejszych sukcesów z ery Antonego Davisa na przykład już teraz mieliby znacznie większą bazę kibiców, dla której bardziej warto byłoby budować coś ze strony Ziona, nie? Pytanie, na ile jesteś wokół Zajona w stanie zbudować zespół wygrywający na wysokim poziomie? Czemu nie? Trochę tego jeszcze nie wiemy, bo Zion dopiero wchodzi na ten najwyższy poziom i jeszcze trochę nie wiemy, jakim on będzie finalnie zawodnikiem, no ale pojawiają się znowu wątpliwości co do tej defensywy i co do tego, że. Znaczy, okej, okay, on już pokazuje, że staje się kreatorem gry. To działa tutaj na jego korzyść i coraz lepiej rzuca. Tam jeszcze może nie za trzy jakoś przesadnie. Ale przynajmniej z pół dystansu zaczyna pokazywać oznaki tego, że może siedzieć w nim rzut. Więc jeśli to się wszystko wydarzy, jeśli to się rozwinie do takiego pułapu, w którym on będzie miał te elementy, no bo to jest to, czego potrzebujesz od zawodnika, wokół którego budujesz zespół, jako wokół swojego lidera, żeby maksymalizować jego talent. To, żeby on prowadził grę i żeby był zagrożeniem rzutowym, tak? Wyobraź sobie, że Ben Simmons regularnie rzuca za trzy. No to gość jest praktycznie LeBronem Jamesem. Przesadzam, tak, ale nie ma takiego umysłu koszykarskiego pewnie, ale wiesz, do czego zmierzam. Jeśli Zion Williamson, bo on dopiero wchodzi na ten poziom, to jest super oglądanie tego, wiesz, jak on praktycznie z tygodnia na tydzień wygląda jakoś inaczej, lepiej. Tylko nie wiemy trochę, gdzie to się zatrzyma. Gdyby to się zatrzymało gdzieś niedaleko od tego, gdzie jesteśmy teraz, to nie wiem, czy Zion Williamson to jest zawodnik, wokół którego możesz. Musimy wierzyć w to, że ten sufit jest jeszcze trochę wyżej. W sensie sufit, bo on już notuje świetne statystyki, tylko taki bardziej sufit w dywersyfikacji tego, co on jest w stanie robić na parkiecie. No. No, ale wiesz co, patrząc na to, że on de facto gra swój debiutancki sezon, jeśli chodzi o liczbę spotkań, tak? No Bo to prawda. on tam to rozegrał 60 kilka spotkań do tej pory. To patrząc na to, to wydaje mi się, że jakby jest jeszcze czas na to, żeby on się nauczył tych kilku rzeczy. Chociażby lepszego kreowania partnerów, czy lepszego rzutu i w ogóle. To jest jeszcze, No wiesz. i tej defensywy. Jednak jeśli chcesz mieć lidera zespołu na najwyższym poziomie, to musi być lider, który nie jest minusowy po obronionej stronie parkietu. No, ale wystarczy, że jest przeciętny. Tak, wystarczy, że na zero wychodzi, tak? Wystarczy, że jest Stephen Curry, który nie jest wcale fatalnym obrońcą, radzi sobie naprawdę dobrze. No, to nie, to myślę, że tutaj też jakby jest to do zrobienia, bo ma takie warunki, że samym tym powinien wychodzić na zero, tak? Na zero w obronie. Więc mówię, tutaj jeszcze jest dużo czasu i wydaje mi się, że gdyby on za 2-3 lata wyglądał dalej podobnie jak teraz, to wtedy faktycznie miałbym wątpliwości. Teraz, jak wygląda obecnie, tak jak wygląda, to wydaje mi się, że ten potencjał jest na to, żeby tak jak mówię, zdywersyfikować swój potencjał, swój arsenał ofensywny na tyle, żeby wokół niego zbudować. No pytanie tylko, wiesz, no, czy Pelicans będą mieli co zbudować, bo oni już teraz obijają się o poziom podatku od luksusu, a są nawet poza play-in, tak naprawdę, nie? Więc. Tak naprawdę jeszcze nie skompletowali tego, co mogą mieć, a już tam już Lonzo Ball już odchodzi, No. już, wiesz, już się rozpada tak naprawdę, zanim coś powstało, nie? Dokładnie, dokładnie. No i oczywiście, zanim wyrównają i podpiszą Zajona na maksa, to mają jeszcze kilka sezonów, ale żeby nie było właśnie tak trochę jak z Antonym Davisem, nie? Że kiedy jakby zaczną budować jakiś sensowny zespół, czy ten zespół zacznie osiągać jakiś wynik, to jemu już się będzie kończył drugi kontrakt i to już będzie za późno. I tego się obawiam w kontekście Pelikanów. No nic dodać, nic ująć chyba. Tak sobie myślę, że inne zespoły, które mogą być dobre za kilka lat, to już są raczej zespoły, które już teraz są dobre. Bo tak patrzę jeszcze na ten dół tabeli i powiedziałeś, że nie wierzysz w Minnesotę. Nie, to bądźmy poważni. Ja lubię Townsa. Ja lubię Townsa, ale...
Ale tam będzie ciężko rzeczywiście. Ja uważam, że lubię Townsa ze względu na jakby jego umiejętności i talent, ale uważam, że bardzo mocno Towns został zweryfikowany przez Jimmy'ego Butlera, nie? Kiedy Butler był w Minnesocie i się okazało, Wiesz że... co, ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja mam ogromny szacunek do Jimmy'ego Butlera i on jest świetny i no, to jest fantastyczny koszykarz, ale ja myślę, że to jest taki dziwak. Może. Ja nie wiem, czy naprawdę 1/3 ligi nie zostałaby, tak jak mówisz, zweryfikowana przez Jimmy'ego Butlera, wiesz, przez to, jaki to jest weirdo. Może tak być, natomiast to jest psychol absolutny. Dziwak czy nie znaczy, dziwak? Fajnie jest mieć gościa, który cię motywuje, który, ale wiesz, to jest gość, który podgląda cię przez okno, czy robisz pompki przed spaniem i krzyczy, wiesz. Wiesz co, powiem ci, wydaje mi się, że jest więcej takich gości, jak on w tej lidze, niż tam się wydaje. No może. Natomiast dziwak czy nie dziwak? Era Jimmy'ego Butlera w Minnesocie pokazała, że Karl Anthony Towns jest wielki talent i świetne umiejętności, ale charakteru to tam za wiele nie ma. I jeżeli on ma drużynę do czegoś poprowadzić, to będzie walka o pick w drafcie. I sorry. I tak to od tamtej pory też wygląda. Kontuzje, nie kontuzje, ok. Bierzemy na to poprawkę. Natomiast nie wierzę w to, że Karl Anthony Towns sam z siebie jako pierwsza opcja jest liderem, który, wiesz, poderwie drużynę i wprowadzi ją chociażby do playoffów. Do tej pory nic takiego nie pokazał, a mówię, a te historie z czasów, kiedy tam był Butler, pokazują, że no, że mówię, to jest świetny talent, wielki zawodnik, ale to nigdy nie będzie faktycznie lider zespołu. No dobra, to nie jest tak, że on nie miał wokół siebie po prostu zespołu, który by mu zapewnił to, żeby o coś powalczyć, bo Jimmy Butler to jest też talent koszykarski, który, wiesz, tam dodał trochę od siebie. Czy to nie jest tak, że tych Timberwolves, których ma Towns, to nie wiem, to może LeBron by doprowadził gdzieś wysoko, tak jak to robił kiedyś z Cavaliers, a... Ale ja nie mówię, żeby on teraz doprowadził tych Timberwolves do playoffów, ale żeby nie, oni no, ale kiedyś wyszli, w tych wyszli wszystkich z poziomu ostatnich dnia, latach, nie? w których grali, to tam nie było zawodników tak, na takim poziomie, żeby było co prowadzić do playoffów przesadnie, czy tam, wiesz. No dobra, ale niech wyjdzie, niech oni wyjdą przynajmniej, mówię, z poziomu dna. Kiedy Minnesota była taka, że poza tą erą Toma Thibodeau i Jimmy'ego Butlera, że wiesz, gdzieś tam była w okolicy chociażby tego 10. miejsca. Nie, tam początek sezonu może jakiś tam właśnie jest na tych miejscach i później 13, 14, 15. 13, 14, 15. Dziękuję, dobranoc. No zgadza się, no. Trochę tak jest. Ja mówię, ja nawet nie wymagam od tego od nich, żeby od niego i od całej Minnesoty, żeby wiesz, walczyli o playoffy, ale chcę mieć taki przebłysk tego, żeby zobaczyć, że ej, tam się coś dzieje, to może być coś. Tak jak Oklahoma, że przez jakiś czas, wiesz, utrzymują się na poziomie 50%, kończą sezon na dnie, spoko, ale przez jakiś czas, wiesz, pokazali, że potrafią i w ogóle. Minnesota nie, Minnesota w ogóle nie ma takich no, etapów. No też ciężko przez pryzmat tego sezonu, tam jednak Towns przez większość czasu nie grał też, nie? No ale zeszły sezon tak samo, wcześniejsze tak no, samo. No tak, no to jest prawda. No. Tego plus mówię, nie wiem, może Minnesota po prostu potrzebuje takich ludzi, nie? Bo jedyne sukcesy, jakie mieli, to kiedy był tam Kevin Garnett, który też należy do no pewnego tak. typu ludzi, i później, kiedy przyszedł Jimmy Butler, dokładnie ten sam typ człowieka, nie? Może oni po prostu potrzebują takich charakterów w tym Minneapolis, żeby coś osiągać. Nie wiem, ale... Może coś w tym jest. Ale nie wróżę im sukcesu. Tym bardziej, że Anthony Edwards, który przyszedł, też sprawia wrażenie raczej gościa, który jest wychillowany. No, on jest naprawdę wychillowany. No. Jego wywiady i występy przed kamerą uwielbiam, naprawdę. Ja myślę, że tak towarzysko, gdybym się miał zahaczyć o któryś zespół, to bym chciał wylądować w Minnesocie. Towns wydaje się fajnym gościem, Edwards wydaje się naprawdę fajnym gościem. No, myślę, że fajne chłopaki. Mam no, tylko... crusha na Rickiego Rubio, więc... No, mówię, fajne chłopaki, tylko no, do grania to tak... Tutaj też są fajne chłopaki i przegrywają. Fakt. No dobra, a tak przewrotnie. Zespół, który za 5 lat będzie szorował podnie, chociaż jest niezły. To już trochę bardziej wróżenie z fusów jest, nie? To jest troszkę bardziej wróżenie z fusów, ale czekaj, bo mam. No jeden typ faworyta. Jest oczywisty dla mnie. Ja bym powiedział Portland. Portland? Okej, to też jest ciekawy strzał.
że w końcu tam się nie wytrzymają ci liderzy jednak, że Lillard jednak stwierdzi, że dobra, dosyć. No nie, no ale za 5 lat, no to Damian Lillard ile będzie miał lat? Aha, ty, bo on już jest tak już po 30, tak? 31 chyba w tym roku. O rany. No, upływ czasu to nie jest moja mocna strona, rzeczywiście. No nie, no okej. Okay. Więc tam już będzie zmiana warty. Ja cały I czas go wydaje miałem mi jako się, że... 27-latka, wiesz? Co? Co? W głowie. No, ale takim drugim oczywistym typem na zespół, który będzie szorował pod nie, wydaje się Brooklyn Nets, nie? Tak, Brooklyn. Zapomniałem o Cytując, nich. parafrazując klasyka, BRUU Clean moje osiedle, tylko brak im jest protektora na reel. No. Brooklyn. Tak. To będzie spektakularny upadek, mam wrażenie. Dobra, długo już jesteśmy na antenie i wypadałoby się pożegnać już. To prawda, to prawda. Chociaż no, można by tam jeszcze porozmawiać o przyszłości, ale zostawmy to na przyszłość. Wow, to przewrotne. Nie? Bardzo mi się podoba tego rodzaju zakończenie. Byli z wami dzisiaj znowu Kamil Szuleko i Kamil Kucharski. Do usłyszenia następnym razem w przyszłości. Cześć. Cześć.